Dzień dobry, Katarzyna Siewczyk, witam w programie Gość Dnia. Dzisiaj w programie gościmy wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Dzień dobry, panie ministrze, czy my się słyszymy? Dzień dobry, pani redaktor. Bardzo dobrze się słyszymy. Dzień dobry. Chciałabym zapytać o sytuację, która wokół nas, czyli coraz więcej osób zakażonych, statystyki cały czas w górę. No i pojawia się pytanie, opozycja tutaj jakby grzmi od kilku dni, że powinien zostać wprowadzony stan wyjątkowy. Czy faktycznie uważa pan, panie ministrze, że to byłoby dobre rozwiązanie dla obecnej sytuacji? Stan wyjątkowy nie jest potrzebny, bo mamy ustawę o chorobach zakaźnych i stan epidemii, zresztą wymyślony przez opozycję. Platforma Obywatelska zaproponowała te rozwiązania w czasach, zdaje się, ptasiej grypy i jak widać się sprawdzają. Rzadko kiedy coś im się udawało, tym razem trzeba powiedzieć, że te rozwiązania się sprawdzają i są wystarczające do tego, żeby no, zarządzać w tych trudnych czasach. No i oczywiście wszyscy mają dość epidemii, wszyscy mają dość obostrzeń, dość maseczek. Każdy by chciał powrotu do normalności. No ale eksperci wskazują na to, że takie, a nie inne działania są konieczne. Jak w takim razie tłumaczyć te komentarze, że jednak te obostrzenia są wprowadzane nie do końca zgodnie z prawem? Jak pan, panie ministrze, to komentuje? Obostrzenia mają swoje umocowania w ustawie właśnie o chorobach zakaźnych. Ona deleguje pewne uprawnienia do wydawania rozporządzeń przez Radę Ministrów i tam są te podstawy. Oczywiście są orzeczenia sądów, część osób na to zwracała uwagę, także moje środowisko Solidarnej Polski w niektórych przypadkach co do no właśnie konieczności ustawowego uregulowania pewnych obostrzeń, a nie na poziomie rozporządzenia, bo to są dwie różne instytucje. I pewne rzeczy, chociażby obowiązek zasłaniania twarzy, został wpisany do ustawy, a nie do rozporządzenia, więc można powiedzieć, że pod względem prawnym, prawniczym, no tutaj nie ma jakichś wielkich wątpliwości co do skuteczności działania prawa w tym zakresie. Ale przedsiębiorcy powołują się między innymi na takie orzeczenie sądu, które uważa, że przedsiębiorcy mają prawo zgodnie z konstytucją prowadzić swoją działalność i obostrzenia, które nakazują im z kolei lockdown, są nie do końca słuszne. Czy przedsiębiorcy zatem mają rację, czy nie? Nie, ja jestem oczywiście sercem po stronie przedsiębiorców. Każdy chce zarabiać. Już czasami jest tak, że większe straty są na... Czy mniejsze straty, to ryzyko zapłacenia jakiejś kary niż po prostu prowadzenie biznesu. No a tutaj chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli my nie zmniejszymy, tak mówią eksperci, tej mobilności społeczeństwa, no to cały czas te zakażenia będą. Oczywiście no, można powiedzieć, Solidarna Polska nie jest tak radykalna i tak daleko idący sposób. Wyrażamy też swoje zdanie przecież na różnych rządowych zespołach, więc tutaj eksperci Ministerstwa Zdrowia, eksperci premiera są, można powiedzieć, no, dużo większymi zwolennikami ostrzejszych rozwiązań i ostrzejszych obostrzeń. Natomiast no, jest to trudna sytuacja i trudna dla przedsiębiorców, no, ale też pamiętajmy, że jednak przedsiębiorcy i duża część z tych przedsiębiorców dostała no, niespotykaną w historii Polski wsparcie i pomoc, no bo też sytuacja była niespotykana. Miliardy złotych, przecież to setki miliardów zostało właściwie wydanych na wsparcie dla różnych branż. Teraz kolejne tarcze są umarzane. Czyli te bezzwrotne pożyczki przestały być pożyczkami, a są po prostu dotacjami, dostali te pieniądze i oczywiście no, chciałoby się więcej i szerzej. Tu z pewnością duża odpowiedzialność pana Gowina, ministra rozwoju gospodarki, tak, czyli pana premiera Gowina i innych, którzy za to odpowiadają, żeby możliwie szeroko pomagać przedsiębiorcom. Oczywiście no, nie może być jakiegoś społecznego przyzwolenia na łamanie zasad czy łamanie obostrzeń, bo to jest ze szkodą dla nas wszystkich. Im bardziej wszyscy będziemy przestrzegać tych restrykcji, których jeszcze raz podkreślę, mamy dość, no każdy ich ma dość, to jest naturalne, normalne. Tym szybciej to szaleństwo się skończy i taką każdy ma nadzieję. Dobrze, i jeszcze raz zapytam o to umocowanie w prawie w takim razie. No, ma umocowanie w prawie to nakładanie tak dużych kar dla przedsiębiorców, czy nie? Tak, ma umocowanie w prawie, pani redaktor, ustawy o chorobach zakaźnych, rozporządzenia. Tam są wpisane kary za nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego i oczywiście mamy problem w Polsce z niejednolitym orzecznictwem sądów, orzeczenia, na które powołują się
niektórzy przedsiębiorcy, bo też pamiętajmy, że to jest zdecydowana mniejszość przedsiębiorców, to orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, które jeszcze podlegają kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc poczekajmy, zobaczymy, co orzeknie Naczelny Sąd Administracyjny, ale tutaj no, wątpliwości zdecydowana większość prawników nie ma, że te różne reżimy sanitarne i obostrzenia mają swoje umocowanie. Ale oczywiście rozumiem tych przedsiębiorców, którzy mają prawo być wściekli, mają prawo no, być wściekli na tą sytuację, na pandemię. No, to jest coś no, nieprzewidywalnego. No, to nie jest tak, że jeszcze, nie wiem, ponad rok temu ktoś by przewidział, że sytuacja będzie tak dramatyczna, jak teraz to widzimy, pod względem możliwości prowadzenia biznesu. I oczywiście my tu mówimy o wielkich sprawach, wielkich sumach, a tam się kryją gdzieś ludzkie, konkretne dramaty. I do tego należy zawsze podejść ze zrozumieniem, więc tej takiej gigantycznej frustracji wcale się nie dziwię. Więc jak się ma do tego to konstytucyjne prawo do swobodnego prowadzenia działalności w tym wypadku, interpretując jakby dalej te kwestie związane z lockdownem? Ale pani redaktor, konstytucja wprost wskazuje, że oczywiście jest wolność gospodarcza, ale może być ograniczana wolność gospodarcza ustawą w wskazanych okolicznościach. I właśnie ta wolność gospodarcza jest ograniczana ustawą o chorobach zakaźnych, chyba piąty raz o tym mówię w czasie tej naszej krótkiej rozmowy. I to po prostu ma umocowanie prawne. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że doskonale rozumiem frustrację przedsiębiorców, doskonale rozumiem tych wszystkich, którzy chcieliby wrócić do normalności, prowadzić biznes i tutaj zdecydowanie wszystkie decyzje rządowe powinny być no, możliwie mało restrykcyjne, powinny być absolutnie idące na rękę przedsiębiorcom, idące na rękę tym, którzy chcą prowadzić swój własny biznes. I mogę powiedzieć, że Solidarna Polska cały czas stoi na takim stanowisku, partia, którą reprezentuję, cały czas stoi na takim stanowisku i wiele pomysłów, które pojawia się na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, które są dużo dalej idące, czy byłyby dużo dalej idące, nie są wcielane w życie między innymi przez czy dzięki naszemu stanowisku. No i przeskoczę trochę z tematu, bo też bardzo dużo mówi się w ostatnich dniach na temat rezolucji, która w parlamencie została przyjęta i Solidarna Polska między innymi taką konferencję u siebie zorganizowała. Przedstawiciele Solidarnej Polski powiedzieli, że to jest wprost no, złe dla wizerunku Polski, że taka rezolucja została przyjęta. Pan się pod tym podpisuje, panie ministrze? Naszym widzom należy się zdanie wyjaśnienia, że rezolucja Parlamentu Europejskiego ponownie ingeruje wbrew prawu europejskiemu wewnętrzny porządek państwa członkowskiego, jakim jest Polska, i wprost zarzuca Polsce niekłamliwe czy nieprawdziwe, w pełni kłamliwe zdania, jakoby u nas była jakaś nie, dyskryminacja albo jakaś walka ideologiczna, a tym bardziej, że są jakieś strefy wolne LGBT w Polsce. Tak nie jest. Są w Polsce jednostki samorządu terytorialnego, różne gminy, miasta, czasami samorządy wojewódzkie podejmowały tego typu uchwały w obronie rodziny, karty rodziny. Jakim prawem karty rodziny można nazywać kartami anty-LGBT? To, że są jakieś strefy, te strefy wolne od LGBT, to jest tylko akcja jednego z aktywistów, który po Polsce jeździł i takie tabliczki wysyłał, psując wizerunek Polski na świecie, to jasne. Natomiast Polska, można powiedzieć, jest wyspą wolności. Znaczy u nas naprawdę to nie wiem, kto ma taką obsesję, kogo to interesuje, kto co z kim robi w prywatnym czasie. My mówimy o sferze publicznej. W sferze publicznej jednoznacznie nie powinno być tak, że na przykład, do tego dąży Lewica Europejska, do tego dążą ci wszyscy, którzy są tak zafascynowani Parlamentem Europejskim, poseł z Rybnika, także europoseł jeden taki, no, w forpoczcie stoi w różnych ideologów. Oni by chcieli adopcji, dozwolenia adopcji przez homoseksualistów, czyli żeby dzieci były adoptowane przez geje i lesbijki. No my uważamy, że dobro dziecka jest najważniejsze i tak długo, jak długo można realizować adopcję w małżeństwach właśnie, czy w rodzinach złożonych z mężczyzny i kobiety, czyli w ramach polskiego konstytucyjnego porządku, pani redaktor wielokrotnie pytała o konstytucję, tak długo trzeba bronić tego porządku prawnego, a wszelkiego rodzaju ideologiczne pomysły, jakieś tutaj tak zwane miękkie prawo, bo takie różne uchwały, one nie mają formalnie mocy wiążącej, tylko są taką próbą nacisku, no na takie uchwały powinna być odpowiedź polska, uchwały mówiące o tym, że bardzo dziękujemy za te różne rady, ale my doskonale wiemy, jak Polskę sobie powinniśmy jako Polacy urządzić i jakie wartości bronimy, jakie wartości są konstytucyjne i
na jakie poglądy w zdecydowanej większości zagłosowali Polacy, bo przypomnę, że wybory w 2019 roku to były wybory przy historycznie wysokiej frekwencji z historycznie najwyższym poparciem dla jakiegokolwiek ugrupowania i to pokazuje, że rzeczywiście Polacy chcą tego rodzaju obrony wolności, obrony wartości i my będziemy to realizować, a no, sytuacja ogólna już niezwiązana z tą sferą prywatną, sferą LGBT, no to myślę, że to mało osób teraz interesuje. Teraz ludzie żyją pandemią, ludzie żyją tym, żeby jak najszybciej wrócić do normalności, troszczą się o bezpieczeństwo, o zdrowie, sprawdzają, jak idzie proces szczepienia, a w Polsce przecież z tym nie jest najgorzej. I to są sprawy absolutnie ważne, kluczowe. Natomiast jeśli Parlament Europejski zamiast szczepionkami na przykład woli się zajmować LGBT, no to rzeczywiście jakaś nasza odpowiedź na to musi być. Wrócę do tego, co pan powiedział, czyli jak my sobie tą Polskę urządzimy. Więc jak? Kobiety protestują, przedsiębiorcy się buntują, strajk mediów, czy ta praworządność, o której tyle też na forum europejskim się mówi w Polsce, jest zachowana, jak pan uważa? Panie redaktor, problem praworządności to nie jest problem tego, czy jest przestrzegane prawo, czy nie, bo ono oczywiście w Polsce jest przestrzegane, mamy porządek konstytucyjny, mamy wszelkiego rodzaju instytucje, które o tą praworządność dbają, ale problem wytworzony przez tak zwane elity europejskie, przez ludzi, którzy chcą stworzenia państwa europejskiego, którzy chcą przekształcenia Unii Europejskiej w jednolite państwo i przeniesienie pełnej decyzyjności z Warszawy do Brukseli. Ci ludzie wymyślili rozporządzenie i nazwali je rozporządzeniem o praworządności, a realnie to jest rozporządzenie, które w sposób ideologiczny będzie mogło odbierać Polsce pieniądze. I teraz no, trzeba powiedzieć o jakimś kolonializmie, a czy Polska w ramach tego rozporządzenia, czy ryzyka są takie, że będzie traktowana jak jakoś neokolonia i ci, którzy mają, można powiedzieć, krew na rękach, Niemcy, Belgowie, inni związani z całą polityką kolonialną, widocznie dalej ją chcą kontynuować, a my Polacy sobie na to nie możemy pozwolić, bo to, co w Niemczech jest, można powiedzieć, standardem konstytucyjnym, czyli u nich sędziowie są wybierani, i to jest bardzo ważne, przez ichniejszą Krajową Radę Sądownictwa złożoną wprost z samych polityków. W połowie tam zasiadają członkowie Bundestagu, czyli posłowie, można powiedzieć, a w drugiej połowie tworzą ministrowie sprawiedliwości krajów związkowych. I to oni, politycy, wybierają sędziów. U nas w Polsce sędziów wybierają sędziowie, czyli Krajowa Rada Sądownictwa jest zdecydowanej większości złożona z sędziów, tam jest 17 sędziów na 20 parę miejsc. I u nas ci sędziowie, którzy mają demokratyczny mandat, są wybierani dokładnie tak samo jak w Hiszpanii. Cortezy w Hiszpanii też wybierają w ten sposób radę, która potem wybiera sędziów, czyli taki system pośredni. U nas rzekomo miałby być niepraworządny, a system niemiecki wprost upolityczniony jest praworządny. To są wprost podwójne standardy. My jako Polacy nie możemy sobie na to pozwolić. Dobrze, i jeszcze pytanie jako Polacy, ale również mieszkańcy Górnego Śląska. Tutaj pytanie, pan również, panie ministrze, jest wybrany jako ten pełniący swoje obowiązki przez wyborców właśnie z Górnego Śląska. Bardzo dużo dyskusji w ostatnim czasie wokół tego, jak ta śląskość ma być traktowana i czy deklarujemy narodowość śląską w spisie powszechnym, czy nie. Jakie jest pana stanowisko jako reprezentanta tej śląskiej ziemi? Absolutnie jestem posłem Górnego Śląska, jestem posłem ziemi rybnickiej, ziemi raciborskiej, okręgu rybnickiego. Sam jestem ze strony mamy, można powiedzieć, Ślązakiem z pokolenia na pokolenie, ale doskonale wiem o tym, że śląskość to jest część polskości. Jeżeli ktoś próbuje oddzielać śląskość od polskości, to można powiedzieć, ma nie po kolei w głowie, działa wbrew no, wszelkim tutaj rozumowym przesłankom. Podobnie jak z Gwarą Śląską, znaczy nasz dialekt, śląski dialekt, jak ktoś ma śląsko-gotka, no to wyraźne to jest przecież część dialektu polskiego i o tym mówią wszyscy naukowcy. A robienie wokół tego jakiejś otoczki autonomicznej, wyodrębniania państwa, jakiejś wyodrębniania narodu, no to jest działanie na szkodę państwa polskiego, czyli tego, co wspólnie tworzymy jako Ślązacy w ramach większej wspólnoty. I jednocześnie takie działania są działania wprost polityczne. To są działania wymierzone właśnie w takie podjudzanie jednych przeciwko drugim. Nie, my wszyscy tworzymy wspólnotę. Jeden mówi po śląsku, drugi powie po kaszubsku, ale w ramach tego właśnie wszyscy mamy naszą piękną, dużą ojczyznę Polskę i małą ojczyznę Śląsk. I tutaj absolutnie nie powinno być między tym żadnej rywalizacji, bo po prostu ale polskość to część
śląskości, a śląskość to część polskości i o tym politycy Zjednoczonej Prawicy często mówią. O tym zresztą mówił pan prezydent Andrzej Duda. Wspaniałe wydarzenie w 2019 roku, wielka defilada, która tradycyjnie miała miejsce w Warszawie z okazji stulecia powstań śląskich, była w Katowicach u nas na Śląsku i było genialne przemówienie. Wszystkich odsyłam do tego przemówienia właśnie o tym, czym jest śląskość, czym jest duma Polaków ze Śląska, właśnie ze swojej ojczyzny i czym jest duma tych pokoleń, które chwyciły za broń w ramach powstań śląskich właśnie, żeby stać się częścią Polski. Wracam do mojego pytania. Zadeklaruje pan narodowość śląską, czy uważa pan, że to jest zbędne? Nie, ja przekazałem pani redaktor moje stanowisko. Uważam, że to jest coś niewłaściwego. Znaczy, że śląskość jest częścią polskości, a polskość jest częścią śląskości. To jest nierozerwalnie związane. To jest nasza tożsamość lokalna, która się łączy w tożsamość ogólnopolską. Właśnie po to Polacy 100 lat temu chwycili za broń, a wcześniej przecież przez stulecia kultywowali język polski, kultywowali polskie tradycje, nasze śląskie polskie tradycje, żebyśmy właśnie szczęśliwie 100 lat temu mogli wrócić do macierzy i rozwijać się w tym naszym państwie wolności. I tutaj wstawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękujemy państwu także za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów. Do zobaczenia.